Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. W ramach ekonometrii chciałam poruszyć temat heteroskedastyczności składnika resztowego, ale za pomocą testu Goldfelda-Quanta. Chodzi po prostu o to, że w resztach, jakie wygenerowałby nam jakikolwiek model według klasycznej metody najmniejszych kwadratów, dobrze jakby wyszła nam stałość wariancji resztowej. Nie zawsze tak wyjdzie. My musimy zdecydować, która z tych dwóch hipotez, przypuszczeń jest u nas jednak lepsza. Żeby stwierdzić, czy wariancja resztowa została tutaj jakby potraktowana tą heteroskedastycznością, czy ona występuje, czy też nie, my musimy na przykład naszą próbę, która tutaj wyłącznie będzie liczyła 30 obserwacji, powiedzmy zbudować dla niej dwa oddzielne modele, dla których generujemy oczywiście reszty, i te dwa modele, jak mamy zebrane dane na przykład dla 30 danych, dla takiego pełnego jakiegoś okresu obserwacji, dzielimy ją na dwie próby, dla których budujemy oddzielnie dwa modele, dla nich generujemy resztę. Najczęściej jest tak, że po prostu budujemy dla połowy obserwacji jeden model, dla drugiej połowy drugi model obserwacji i wypisujemy sobie tutaj reszty, drugie reszty. I staramy się stwierdzić, czy między tymi resztami zachodzi jakiś istotny spadek wariancji, czy powiedzmy, że istotna jest różnica iloraz, dokładniej mówiąc, wariancji resztowych między dwoma zestawami reszt, jakie można było otrzymać, budując jakby dwa modele na jednym zestawie danych i na drugim zestawie danych. I teraz, jeżeli mamy reszty z jednego modelu i z drugiego modelu, to potem podnosimy każdy z jednej podpróby, podnosimy reszty do kwadratu i formułkę przeciągamy. Potem z drugiej podpróby mamy wartość podniesioną do kwadratu, też przeciągamy. Na końcu interesują nas sumy, one nie zawsze dokładnie równe są, te dwie podpróby, ale tak najczęściej się robi. Tutaj mamy drugą sumę wypisaną. Wiemy, że jednocześnie jedna podpróba liczyła 15 obserwacji, druga podpróba 15. Wiemy, że na przykład model był budowany przykładowo z jedną zmienną objaśniającą, a przyjęty poziom istotności alfa to 5%. Jeżeli już mamy choćby te informacje, możemy przejść do typowego testu. Raz w hipotezie zerowej, w badawczej, piszemy, że mamy homoskedastyczność wariancji resztowej, czyli wariancja resztowa jest stała. A potem jednak w zaprzeczeniu, że jednak ta heteroskedastyczność wariancji reszt jest jednak tutaj istotna i musimy powiedzieć, że wariancja resztowa jest zmienna. Żeby dowiedzieć się, która z tych hipotez, czy zerowa, czy może jednak alternatywna, jest poprawna, musimy policzyć statystykę testu F. Wszystko testem F liczymy, tyle że pamiętajmy zasadę, zawsze liczymy statystykę F jako ułamek, gdzie w liczniku jest wyższa wartość niż w mianowniku. Czyli jeżeli jedna wariancja resztowa będzie wyższa od drugiej, to ta wyższa musi być w liczniku, a w mianowniku ta niższa. I teraz, żeby policzyć te wariancje resztowe, tutaj mamy zapisane wzory. One są identyczne. Po prostu sumę kwadratów reszt, czyli po prostu takie ET podniesione do kwadratu, czyli tą sumę oddzielnie i tą sumę oddzielnie, musimy podzielić przez liczbę obserwacji w danej podpróbie minus K i minus 1, bo tak faktycznie będzie. Czyli na przykład ten wynik podzielę sobie przez 15, zmniejszone o 1 i jeszcze raz o 1, bo zawsze było.
I w tym momencie, tak jak widzimy sobie w tym zapisie, mamy policzoną wariancję pierwszej podpróby. Ona wynosi, no tak jak widać, dość znaczący wynik. Tak samo liczymy wariancję dla drugiej podpróby. I w tym momencie to, co nam wychodzi, to w tym momencie mamy dwie wariancje i widać u nas, że to ta druga, patrząc nawet na liczbę, ostatnia cyfra i ta, tutaj jest 26, tu jest 18, oznacza to tyle, że ta druga wariancja jest u nas w tym momencie wyższa niż pierwsza. Czyli w tym momencie dzielę sobie wyższą liczbę zaznaczoną na niebiesko przez liczbę zaznaczoną na zielono. Ten wynik nam wychodzi. Żeby znaleźć wartość krytyczną, musimy w tym momencie wiedzieć, jak liczna była pierwsza podpróba, jak liczna była druga podpróba, ile było szacowanych parametrów w modelu oraz jaki był poziom istotności alfa. Tutaj jest właśnie to wyraźnie zapisane, że statystyka F posiada rozkład F, czyli Fischera, ze stopniami swobody pierwszymi N1 minus K minus 1, a drugimi stopniami swobody N2 minus K minus 1 i alfa. Czyli w tym momencie piszemy w Excelu formułkę rozkład F. No jeszcze raz, rozkład.f.odw i otwieramy, że na przykład potrzebujemy przy poziomie istotności 0,05 i stopnie swobody. Ja wpiszę to z klawiatury ręcznie. I teraz tak, jeżeli statystyka F była liczona jako jakby druga wariancja przez pierwszą wariancję, to mnie interesuje ta liczebność drugiej podpróby, czyli od liczebności drugiej podpróby, która była w liczniku, odejmuję k, czyli liczbę zmiennych objaśniających, która w tym modelu konkretnym akurat była 1, i odejmuję 1, bo jest we wzorze, a potem N2 to jest wielkość podpróby, ale zmianownika ze statystyki F, czyli ona też wynosiła w tym momencie, tutaj widać ta 15, więc 15 minus K i minus 1, zamykamy to i jeżeli teraz kliknę Enter, wygenerowana zostanie wartość krytyczna w tym teście na heteroskedastyczność i jeżeli wychodzi, że statystyka testu jest mniejsza od wartości znalezionej w tablicach, to my w tym momencie nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała, że ta homoskedastyczność wariancji reszt nie występuje. Czyli wszystko jest w porządku, jest tak, jak powinno być, czyli wariancja reszt możemy ją uznać za stałą, nie powinna podlegać jakimś gwałtownym zmianom, jest to zjawisko na tyle pozytywne. No i powiedzmy w drugą stronę, zróbmy przypadek. Gdyby jednak statystyka przekraczała wartość krytyczną, to byśmy powiedzieli, że istnieją przy poziomie istotności 5% podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej, czyli możemy powiedzieć, że ta wariancja resztowa jednak wykazuje istotną zmienność, czyli heteroskedastyczność wariancji reszt jest istotna, występuje w modelu. U nas akurat ten przypadek nie zachodzi, to jest jakby taki alternatywny wariant, jakbyśmy odpowiedzieli, gdyby było odwrotnie. Pamiętajcie zawsze o tej statystyce testu, że ona w liczniku musi mieć wartość zawsze wyższą niż to, co w mianowniku. Tu jest stała zasada zapisana. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
To zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.